raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj rozmawiamy o sytuacji na froncie, na Ukrainie. O wnioski poproszę pana komandora porucznika Wiesława Goździewicza. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Robotyna, ukraiński wyłom w tym regionie okupowanym jeszcze przez Rosję. Mam nadzieję, że słowo jeszcze to jest dobre słowo. Robotynę, Zaporoże, kierunek, którym mam wrażenie od 2 tygodni trwa wielka bitwa, może tak, bo ukraińskie wojska odbiły wojska Robotynę wedle oświadczeń tych oficjalnych. Zaporowskie stepy. Ukraińcy chcą atakować kolejne miejscowości, aby wszystko po to, żeby zbliżyć się do Tokmaku. Czy to już jest ten, powiedzmy, przełom? Czy to jest ten efekt tego spotkania na granicy polsko-ukraińskiej? Wiem, że zachodni sojusznicy doradzali Ukraińcom, co należy zrobić. Na pewno widać, że strona ukraińska skoncentrowała swoje wysiłki właśnie na tym kierunku i wręcz w tym konkretnym punkcie, gdzie udało się poczynić relatywnie największe postępy od początku tej ofensywy. Natomiast na chwilę obecną ja jeszcze byłbym ostrożny w deklarowaniu, że już doszło do przełamania rosyjskiej obrony, aczkolwiek pojawiły się doniesienia o tym, że ukraińskie pododdziały dotarły poza linię tych rowów przeciwczołgowych i tak zwanych smoczych zębów, które stanowiły niejako pierwszy pierścień tej zasadniczej rosyjskiej linii obrony, aczkolwiek doniesienia te nie wspominają o tym, żeby razem z tymi pododdziałami działały jakiekolwiek ukraińskie pojazdy, więc możemy na tę chwilę z dużym prawdopodobieństwem mówić o tym, iż pierwszym pododdziałom ukraińskiej piechoty, lekkiej piechoty udało się dotrzeć do tej zasadniczej linii obrony rosyjskiej pod Robotynem, zwłaszcza w okolicy wsi czy osady Werbowe, aczkolwiek jeszcze nie byłbym pewien, czy faktycznie doszło do przerwania tej pierwszej zasadniczej linii obrony rosyjskiej. Tu sugerowałbym wstrzymać się z ocenami przynajmniej do momentu, aż nie otrzymamy potwierdzenia, że faktycznie w ślad za tymi pododdziałami piechoty pojawia się tak zwana technika, transportery opancerzone, czołgi, bojowe wozy piechoty itd., bo to by faktycznie oznaczało, że Ukraińcom udało się dokonać pewnego wyłomu. Obecność pododdziałów lekkiej piechoty w tym rejonie jeszcze moim zdaniem nie świadczy o faktycznym przełamaniu, aczkolwiek jest pewnego rodzaju światełkiem w tunelu, które może wskazywać na to, iż faktycznie pewne sukcesy w tych działaniach czy w okolicach Robotynego i Werbowe udało się Ukraińcom osiągnąć. Co dzisiaj jest największym atutem armii ukraińskiej tam właśnie na Zaporożu? Powiedziałbym, że takie zagranie w bank, o którym rozmawialiśmy poprzednim razem, zdaje się przynosić efekty. Czyli skoncentrowanie tych najlepszych, doborowych jednostek ukraińskich, w tym 82. Brygady, tak zwanej powietrzno-desantowej, ale ona jest powietrzno-desantową tylko z nazwy, bo de facto jest ciężką jednostką zmechanizowaną, ale tych jednostek wyposażonych przede wszystkim w zachodni sprzęt i skoncentrowanie ich w tym właśnie miejscu zdaje się przynosić efekty w postaci wbicia pewnego klina w ugrupowanie rosyjskie. Czy ten klin przebije się przez zasadniczą pierwszą linię obrony rosyjskiej, to się okaże, podejrzewam, na dniach, aczkolwiek być może te szorstkie, aczkolwiek przyjazne dyskusje między ukraińskim sztabem generalnym a jego sojusznikami, gdzie sojusznicy przekazywali swoje sugestie, być może przyniosły rezultat w postaci faktycznego skoncentrowania się na tym odcinku frontu, gdzie na ten moment przynajmniej istnieją największe szanse na dokonanie tego wyłomu czy tego przełamania. Rosjanie, czy wiem o tym, że minister Szojgu skutecznie cały czas też odwiedza różne kierunki frontu. Powiedzmy, rozmawialiśmy też o tym poprzednio, że Rosjanie chcieli w jakiś sposób odwrócić uwagę Ukraińców właśnie od Zaporoża, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Kupiańsku. Czy właściwie to była w jakiś sposób taktyka, o ile to są wiarygodne informacje, skuteczna taktyka dla Rosjan, dla wojsk rosyjskich? Obawiam się, że raczej nieskuteczna, ponieważ o ile faktycznie Rosjanie w okolicach Kupiańska w dalszym ciągu posiadają inicjatywę, o tyle strona ukraińska dość skutecznie odpiera kolejne lokalne, dodałbym, natarcia rosyjskie, nie angażując w tym rejonie zasadniczych odwodów. Natomiast w drugą stronę pojawiają się dość wiarygodne doniesienia o tym, że w rejon Zaporoża przerzucane są oddziały 76. Dywizji Powietrzno-Desantowej czy Desantowo-Szturmowej rosyjskiej, która ma reputację swego rodzaju strażaków rzucanych tam, gdzie Rosjanie mają stosunkowo duże problemy. Dla rozwiązania tych problemów czy powstrzymania ukraińskich ataków. I fakt przerzucania w ten rejon Robotynę, Werbowe oddziału 76. Dywizji może świadczyć o tym, iż strona rosyjska obawia się tego przełamania czy przerwania pierwszej linii obrony przez wojska ukraińskie i stąd decyzja o rzuceniu tam stosunkowo elitarnej, doświadczonej w boju, mającej reputację skutecznej, ale jednocześnie dość mocno skrwawionej w dotychczasowych walkach 76. Dywizji. To było celowe zagranie, rozumiem, rosyjskiego Ministerstwa Obrony, nieplanowane. Podejrzewam, że zostało ono niejako wymuszone sytuacją taktyczną w rejonie Robotynę-Werbowe. 76. Dywizja, dotychczas operująca głównie w okolicach Kreminnej, przerzucona ma być właśnie na kierunek zaporowski, niejako gasić tamten pożar, ale jednocześnie pojawiają się doniesienia o tym, że elementy nowo sformowanej 25. Armii Ogólnowojskowej zbliżają się właśnie do granicy rosyjsko-ukraińskiej w okolicach obwodu ługańskiego i prawdopodobnie mają zastąpić w tym rejonie 76. Dywizję, której powierzono inne zadanie. Więc biorąc pod uwagę sytuację w okolicach Kreminnej, czy generalnie w obwodzie ługańskim, gdzie do tej pory strona ukraińska raczej nie prowadzi intensywnych działań ofensywnych i strona rosyjska w dalszym ciągu dysponuje dość znaczącą przewagą liczebną. Być może jest to swego rodzaju roszada ze strony rosyjskiej, czyli zastąpienie tej doświadczonej, zaprawionej w bojach 76. Dywizji stosunkowo świeżymi, niedoświadczonymi, ale liczniejszymi oddziałami 25. Armii Ogólnowojskowej. Być może strona rosyjska liczy na to, że sytuacja w obwodzie ługańskim nie wymaga obecności doświadczonych i zaprawionych w bojach jednostek i nowo sformowana 25. Armia poradzi sobie z utrzymaniem linii obronnych w tym rejonie, umożliwiając tym samym skierowanie 76. Dywizji w rejon Robotynego czy Werbowego. Aczkolwiek, tak jak rozmawialiśmy poprzednim razem, ja też nie wykluczam sytuacji, w której strona rosyjska w dalszym ciągu próbować będzie zamknąć ugrupowanie ukraińskie w kotle pod Robotynem czy Werbowem i być może, ale jest to tylko moje przypuszczenie, przerzucenie 76. Dywizji na Zaporoże ma niejako umożliwić oskrzydlenie tego ukraińskiego ugrupowania i zamknięcie go w okrążeniu, a przynajmniej gdybym to ja dowodził rosyjskimi oddziałami w tym rejonie, taką taktykę bym przyjął, a niekoniecznie starał się za wszelką cenę wypchnąć oddziały ukraińskie z Werbowego czy Robotynego, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że w ostatnich dniach uaktywniło się dość mocno rosyjskie lotnictwo frontowe, więc teoretycznie oskrzydlenie Ukraińców pod Robotynem, zamknięcie im drogi odwrotu z jednoczesnym intensywnym wykorzystaniem lotnictwa frontowego byłoby z perspektywy ekonomii siły rozwiązaniem taktycznym korzystniejszym dla strony rosyjskiej niż próba prowadzenia przeciwnatarcia Werbowem i Robotynem. Aczkolwiek nie podejmuje się absolutnie próby przewidzenia decyzji rosyjskiego dowództwa. Kilkakrotnie, jeżeli nie wielokrotnie, przekonaliśmy się, że decyzje zapadające na wysokich szczeblach dowodzenia Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej niekoniecznie podejmowane są w sposób racjonalny i logiczny z wojskowego punktu widzenia. Często podejmowane są pod ewidentnym naciskiem politycznym. Jest niewykluczone, że 76. Dywizja dostała po prostu zadanie przeprowadzenia przeciwnatarcia pod Werbowem czy pod Robotynem, co ja osobiście uznałbym za niekoniecznie optymalny sposób wykorzystania możliwości tego związku taktycznego. Coś, ale rozumiem, że sygnałów ze strony rosyjskiej na takie działanie nie było. Czy spodziewać się czegoś? Strona rosyjska, a przynajmniej jeżeli chodzi o rosyjskie Ministerstwo Obrony, na razie dość skąpo informuje o swoich działaniach czy o ruchach wojsk w rejonie Zaporoża. Komunikaty czy informacje dotyczące przerzucenia 76. Dywizji tak naprawdę pojawiły się w źródłach niezależnych od rosyjskiego Ministerstwa Obrony i niejako w sposób wymuszony zostały pośrednio potwierdzone przez rosyjski sztab generalny. Natomiast absolutnie nie mamy na ten moment, czy przynajmniej ja nie dysponuję na ten moment żadnymi oficjalnymi doniesieniami na temat zadań, jakie postawiono 76. Dywizji. To jeszcze ostatni wątek. Sporo się mówi o ukraińskiej mobilizacji, o tym, czy w jaki sposób Ukraińcy unikają sposobu na uniknięcie poboru, szukają sposobu na uniknięcie poboru, też ostatnie dymisje, roszady w ukraińskim Ministerstwie Obrony. Wiem też, że tutaj mają Ukraińcy sprawdzać Ukraińców, którzy pojawili się w Polsce, którzy też unikali w jakiś sposób służby. Ukraina też przywraca obowiązkowe oświadczenie majątkowe dla urzędników. Dużo treści korupcyjnych. Cóż, tajemnicą Poliszynela jest, że państwo ukraińskie ma dość duży problem z korupcją. Ostatnie doniesienia prasowe, wedle których istniał pewien nieformalny cennik, w cudzysłowie, usług świadczonych przez wojskowe komisje lekarskie, jeżeli chodzi o zwolnienie z obowiązku służby wojskowej, również potwierdzają fakt, że no, problem korupcji jest istotny i miał określony i to niebagatelny wpływ na rezerwy mobilizacyjne ukraińskich sił zbrojnych. Odroczenia czy zwolnienia z obowiązku służby wojskowej mają być weryfikowane i to zwłaszcza pod kątem tych komisji, których przedstawiciele podejrzewani, tych komisji lekarskich, których przedstawiciele podejrzewani są o korupcję. Natomiast jeżeli chodzi o wymuszanie obowiązku służby wojskowej na tych obywatelach Ukrainy, którzy wyjechali do Polski, no tu może się pojawić pewien problem, ponieważ no, tak naprawdę większość z tych obywateli ukraińskich przebywających w Polsce przebywa w Polsce legalnie, ponieważ między Polską a Ukrainą obowiązywała i obowiązuje nadal umowa o ruchu bezwizowym. Po upływie okresu bezwizowego pobytu większość tych obywateli Ukrainy wystąpiła o zezwolenia pobytowe na terytorium RP, a nie o ochronę międzynarodową czy o azyl polityczny, więc przybywa na terytorium Polski całkowicie legalnie i tak naprawdę jedynym sposobem dla strony ukraińskiej, aby wymusić ich powrót na Ukrainę, byłoby tak naprawdę postawienie tychże obywateli w stan oskarżenia i wydanie przeciwko nim międzynarodowych listów gończych z wnioskiem o ich deportację przez stronę polską na Ukrainę. Ale musimy pamiętać o tym, że jest to, lekko szacując, liczba około 500-600 tysięcy obywateli Ukrainy w wieku kwalifikującym ich do służby wojskowej i sam ten biurokratyczny proces przygotowania ewentualnych aktów oskarżenia, międzynarodowych listów gończych, wniosków o międzynarodową pomoc prawną trwałby tygodniami, jeżeli nie miesiącami, więc tutaj na natychmiastowy efekt nie ma co liczyć. Aczkolwiek no, nie da się ukryć, że z perspektywy zasobów osobowych ukraińskie siły zbrojne mają spory problem. Rezerwy mobilizacyjne tak naprawdę są na wyczerpaniu, ponieważ po początkowej entuzjastycznej fali napływu ochotników do sił zbrojnych Ukrainy, część z nich tak naprawdę nie została nawet prawidłowo zaewidencjonowana i przyjęta na stan sił zbrojnych Ukrainy. Wskutek tego spontanicznego, pospolitego ruszenia, jakie miało miejsce w pierwszych tygodniach wojny, część z tych ochotników po pewnym czasie po prostu stwierdziło, że nie zamierza dalej walczyć. A ponieważ nie zostali formalnie zaewidencjonowani, tak naprawdę siły zbrojne Ukrainy nie są w stanie powiedzieć, że dana osoba faktycznie podlega obowiązkowi służby wojskowej albo dopuściła się samowolnego oddalenia czy wręcz dezercji. Druga kwestia polega na tym, że ukraińska gospodarka boryka się z problemami związanymi chociażby z ograniczeniami w handlu międzynarodowym, czy atakami rosyjskimi na obiekty infrastruktury przemysłowej i infrastruktury krytycznej Ukrainy, więc no, zabranie części obywateli z gospodarki na potrzeby służby wojskowej oznaczałoby tak naprawdę zwiększenie problemu z dostępnością rąk do pracy na Ukrainie, a ten problem jest dość poważny, biorąc pod uwagę skalę emigracji zarobkowej z Ukrainy w kierunku zachodnim i to nie tylko Polski. Więc tak naprawdę mamy tutaj pewien problem zrównoważenia potrzeb w zakresie zasobów osobowych gospodarki ukraińskiej i sił zbrojnych Ukrainy i stąd być może inicjatywa, stąd być może pomysł, aby spróbować w cudzysłowie sięgnąć po tych obywateli Ukrainy w wieku poborowym, w cudzysłowie, którzy przebywają w Polsce czy w innych państwach europejskich, nie dokonawszy niezbędnych formalności w zakresie tak zwanego wojskowego obowiązku meldunkowego czy uregulowania swojego stosunku do służby wojskowej. I tutaj trudno się dziwić, że strona ukraińska takie działania podejmuje, biorąc pod uwagę pojawiające się na razie nieoficjalnie doniesienia o skali strat osobowych, jakie odniosły siły zbrojne Ukrainy od początku tej wojny, a te straty idą niestety w ten moment w setki tysięcy rannych, zaginionych, zabitych i wziętych do niewoli, co oznacza konieczność uzupełnień nie tylko dla jednostek będących na pierwszej linii, ale również dla tych jednostek, które prowadzą działania na tyłach, czy zabezpieczają funkcjonowanie logistyki wojskowej, czy chociażby strzegą granic Ukrainy z Białorusią. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za wiedzę. Państwa zachęcam tradycyjnie do tego, żeby zadać swoje pytania, komentować, jeżeli mają Państwo jakieś odczucia i też przeczucia w związku z tym, co się dzieje na froncie. Bardzo dziękuję. Komandor porucznik rezerwy Wiesław Goździewicz dzisiaj gościł. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję Państwu. Do widzenia.